15 kwietnia wspominamy błogosławionego Cezarego Bus, prezbitera. Cezary Bus urodził się w Cavalion we Francji w roku 1544. Pochodził z rodziny włoskiej, która przed 100 laty osiedliła się we Francji. Jako młodzieniec poszedł w ślady starszego brata, kapitana gwardii króla Karola IX i wstąpił do wojska. Prowadził życie światowe, jak jego towarzysze. Zapadł jednak na ciężką chorobę. To zbliżyło go do Pana Boga. Zaczął myśleć poważniej o życiu i jego celu. Opatrzność pomogła mu w tym również przez prostych, ale szlachetnych i głęboko religijnych ludzi. Należeli do nich krawiec Ludwik Guyot, który został potem zakrystianem katedry w Cavalion, oraz cicha, oddana dobroczynności niewiasta Antonina Reweilad. Ta ostatnia była analfabetką, dlatego prosiła często Busa, by czytał jej żywoty świętych. W miarę rozczytywania się w nich Cezary odkrywał nowy świat. Reszty dokonał jego spowiednik, jezuita Piotr Pezet. Dzięki nim Cezary rozpoczął studia teologiczne i został kapłanem. Był to rok 1582. Cezary miał wtedy 42 lata. Gorliwy kapłan przekonał się na sobie, że główną przyczyną obojętności religijnej wśród wielu katolików jest ignorancja religijna, posunięta zbyt często do religijnego analfabetyzmu. Postanowił więc oddać się cały na służbę nauczania prawdy wiary zarówno dzieci, jak i młodzieży i starszych. Za zezwoleniem biskupów Aix i Avignonu chodził od wioski do wioski, przemierzał ulice miast, uczył z ambon i podczas długich godzin spowiadał. Z czasem przyłączyli się do niego współpracownicy. Założył z nimi nową rodzinę zakonną pod nazwą Kapłanów Nauki Chrześcijańskiej. Zwano ich powszechnie doktrynariuszami. Niestety Cezary przeżył bolesny rozłam w tej nowej rodzinie. Jego towarzysz Romilion nie był za składaniem ślubów. Chciałby była to wspólnota bardziej luźna. Przeciągnął on też na swoją stronę pewną liczbę zwolenników. W ten sposób powstały dwa odłamy, jeden z główną siedzibą w Avignonie, Cezarego, i drugi w Aix, Romiliona. Powstało równocześnie zgromadzenie sióstr dla nauczania prawd wiary kobiet i dziewcząt. Przybrały one nazwę Sióstr Nauki Chrześcijańskiej. Instytut istnieje do dziś i liczy kilkadziesiąt sióstr. Cezary zmarł 15 kwietnia 1607 roku w wieku 63 lat. W Avignonie znajduje się jego grób. Dnia 27 kwietnia 1975 roku papież Paweł VI ogłosił uroczyście go błogosławionym. W uroczystości wziął udział episkopat francuski, przedstawiciele rządu, przełożeni wyżsi zakonu i dalsi krewni sługi Bożego. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Cezarego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.